Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej od Gigabyte'a GTX a 960, ale zwróćcie uwagę, że jest to konstrukcja Windforce, nie G1 Gaming, czyli przede wszystkim karta trochę tańsza. Na początek kilka słów na temat samego wyglądu i wykonania karty od Gigabyte'a. Ja tutaj... Pozwólcie, że będę nawiązywał dosyć często do właśnie wersji g Gaming, bo już miałem ją przetestowaną i z pewnością wielu z Was będzie zainteresowanych, czy warto dopłacić do modelu, może nie tyle wyższego, co po prostu lepszego. To, co od razu rzuca się w oczy, no to wielkość tej karty. Tutaj mamy niecałe 25 cm, układ chłodzenia nie przedłuża laminatu i ta karta dzięki temu ma szansę pojawić się w większej ilości obudów, bo po prostu nie wystaje poza obryz laminatu standardowej płyty głównej w formacie ATX. Kolejna rzecz, no to jest lżejsza. Nie ma tutaj backplate'u, tak jak w przypadku wersji Giant Gaming, a sama obudowa chłodzenia wykonana jest z tworzywa. Mamy tutaj dwa, a nie trzy wentylatory. W odprowadzaniu ciepła pomaga jeden duży aluminiowy radiator oraz ciepłowody. Ciepłowody standardowe 6 mm, nieniklowane. Nie są chłodzone pamięci jak w G1C, ale chłodzona jest również sekcja zasilania takim niewielkim aluminiowym radiatorem. Na śledziu mamy wyposażenie dokładnie takie samo. To są dwa porty DVI, jeden HDMI oraz trzy pełnowymiarowe DisplayPort. I mamy oczywiście na samym już laminacie slot PCIe Express x16 w standardzie 3.0, a tutaj pod zaślepką skrywa się no nic innego jak mostek do łączenia tej karty w konfiguracjach SLI. Co dalej? Przede wszystkim ta karta posiada bardzo zbliżone parametry techniczne. To też jest wersja z 2 GB pamięci i o takim samym taktowaniu jak G1. Natomiast taktowanie rdzenia, jak i taktowanie w trybie boost są już nieco niższe. Co do pozostałych parametrów technicznych. Karta gigabajta posiada 2 GB pamięci GDDR5 Samsunga, są to oczywiście GDDR5. Przepustowość jest 128 bitowa. Mamy tutaj 1024 shadery, 32 jednostki ROP, 64 jednostki TEMU. Bazowe taktowanie rdzenia tej karty graficznej to 1216 MHz, czyli tam około 25 bodaj tak dobrze pamiętam, mniej niż w przypadku G1. Czyli jak widzicie, ta różnica nie jest duża. W trybie buz natomiast zegary 960 Windforce rozpędzają się do 1279 MHz. No i zaczynamy sobie testy praktyczne 960 od gigabajta z chłodzeniem Windforce. Na początek idzie pobór mocy przez platformę nieobciążoną właśnie z wykorzystaniem tej karty. I pamiętajcie, podkręconego procesora MD oraz temperatury. Zacznę od temperatury. Temperatura otoczenia to około 23 stopni Celsjusza. To są nawet nie całe 23 stopnie Celsjusza. I w takich warunkach karta w otwartej obudowie, pamiętajcie, utrzymuje temperaturę na poziomie 29 stopni Celsjusza. To jest temperatura, którą karta zanotowała. Notuje cały czas zresztą po 15 minutach od momentu włączenia komputera, czyli już jest rozgrzana w zasadzie do swoich temperatur. Co do poboru mocy, no teraz pewnie komputer sobie jakieś aktualizacje robi albo coś takiego. Natomiast co do poboru mocy, to teraz widzicie, już się to trochę uspokoiło, bo komputer kopię zapasową sobie wykonywał. No i ten wynosi dla takiej platformy około 60 kilku watów. Natomiast mówię tutaj nie o poborze przez samą kartę, ale przez całą platformę testową. Jeżeli chcecie znać szczegóły metodyki oraz użyty sprzęt pomiarowy, zapraszam do wersji tekstowej. Link tutaj na dole w opisie. Nie wstydźcie się zaglądać. Serdecznie zapraszam. Podobnie jak G1, także testowana teraz konstrukcja Windforce, jest kartą chłodzoną półpasywnie. Zobaczcie, że tutaj normalnie wentylatory na chłodzeniu procesora, może tak będzie trochę lepiej widać, je obracają, nie wiem na ile jest to widoczne, o, pokażę Wam inaczej, prawdopodobnie było słychać, że wentylator się kręci. Natomiast, zresztą komputer jest włączony, natomiast jak widzicie, wentylatory na karcie graficznej się nie obracają, dlatego jest to konstrukcja, która z spoczynku jest całkowicie niesłyszalna. A mimo tego zobaczcie, jak dobre wyniki temperaturowe ta konstrukcja uzyskała. Oczywiście tutaj też duże znaczenie ma obudowa, w jakiej tą kartę będziecie mieli zainstalowaną. Teraz czas na pomiary sonometrem dla karty graficznej pod obciążeniem. Sonometr jest umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej, od chłodzenia karty graficznej. Jak widzicie, jest obciążona graficzna programem syntetycznym, Ja więc się wyciszam. No i zobaczmy, do jakich wartości tutaj na sonometrze ta kultura pracy spadnie. 36,3-36,4 dB to jak widzieliście na własne oczy są wartości najniższe dla obciążonej karty graficznej. Moim zdaniem wynik rewelacyjny. Przyznam, że nie spodziewałem się tego po tej wielkości chłodzeniu. Ja jak widzicie od jakiegoś czasu pogrywam sobie już tutaj w Dying Lighta. Właśnie jestem w trakcie wykonywania jednej z misji. Przy czym w zasadzie grę przechodzę już drugi raz. Jest na tyle dobra, że... No spodobała mi się i to bardzo mi się spodobała, no ale nie to jest, że tak powiem, celem w tym momencie tego testu, a pobór mocy. Pobór mocy przez całą platformę testową. Wybrałem tą grę, ponieważ ona, jak wiecie, dosyć mocno całą platformę obciąża, także nie tylko kartę graficzną, ale również procesor, więc będzie to bardzo realny, moim zdaniem, wynik, ile GTX 960K. Od gigabajta pobiera. Nie wiem szczerze, w ogóle gdzie teraz jestem. Czy to ja tam się do góry przedostanę? Może mi się uda przedostać do góry. Nie będę musiał nigdzie tam łazić zbytnio. Może gdzieś tutaj przeskoczymy. No i proszę, że jesteśmy do góry. Co do ustawień graficznych, one nie są co prawda tutaj ważne, bo to jeszcze nie jest moment pomiarowy. Jeszcze nie tutaj grafikę robię, ale chodzi o to, że. To są ustawienia wysokie, plus tam te dodatkowe pierdoły NVIDIA połączane, tak, żeby maksymalnie tutaj wykorzystać możliwości karty. No i zobaczcie, że dla takiego zestawu taki pobór chwilowy to jest około 260 kilku watów. Mam nadzieję, że to jest dosyć dobrze widoczne. Zobaczmy, pobór maksymalny, jaki tutaj platforma miała, to jest niecałe 300 watów Przy jeszcze raz podkreślę, podkręconym procesorze AMD FX. 83 70E na 4 GHz. To tak dosyć symbolicznie, ale już też delikatnie napięcie podniesione. To jest moim zdaniem wybór, to jest moim zdaniem pobór bardzo dobry, bo karty tutaj to jest zresztą potwierdzenie po raz kolejny, że te karty Nvidia są naprawdę są energooszczędne i podobnie jest również z g 1 od mojej drodzy, gigabajta w tej zwykłej wersji. Teraz całą grę jeszcze sobie zminimalizujemy, żeby zobaczyć, do jakich wartości nam się karta po prostu rozgrzała. Czy tak pójdzie? No nie idzie, to zrobimy szybciutko tak, cyk. I interesuje mnie MSI Afterburner. No i zobaczcie, już zminimalizowana MSI Afterburner na wierzchu. Wykorzystanie karty graficznej dochodziło praktycznie przez większość zdecydowaną czasu do 100%, a temperatura karty graficznej maksymalnie 65 stopni Celsjusza, przy czym 62% po rozkręceniu się już wentylatorów troszeczkę, troszeczkę jeszcze wam przybliżę żebyście to dobrze widzieli moim zdaniem wyniki naprawdę rewelacyjne zważywszy że mamy tutaj w porównaniu na przykład do G1 dwa wentylatory w grach GTX 960K z chłodzeniem WinForce od Gigabajta, no nie odstaje tutaj w zasadzie w ogóle od 960 ale w wersji G1 Gaming mamy tutaj w tej chwili na tapecie, jak widzicie, Dying Light, gra wymagająca. Co do szczegółowości grafiki, to już wam pokazuję tutaj ustawienia. To są ustawienia wysokie, z czego wszystkie ustawienia związane z Nvidia są powyłączane. To z uwagi na to, żeby móc lepiej tą kartę porównać też do konstrukcji AMD. Ilość generowanych klatek na sekundę waha się od minimum 42, więcej tutaj, inaczej niżej mi tutaj nic nie spadło, do średnio 70 kilku fps. Moim zdaniem jest to naprawdę dobry wynik, jak na kartę, za stosunkowo nie jakąś tam mega wygórowaną kwotę, biorąc pod uwagę oczywiście również, jak ta gra jest wymagająca. I 2 dwójka, tutaj standardowe okrążenia pomiarowe, 4 okrążenia pomiarowe FPS jest bardzo stabilny, bo od 74 do 90 około 3 klatek na sekundę, na tyle możemy liczyć w tej grze z procesorem MDFX 8370E podkręconym delikatnie na 4 GHz i ustawienia szczegółowości grafiki, tutaj wszystkie karty graficzne są testowane na ustawieniach najwyższych, czyli ultra i kolejna moim zdaniem, jedna z lepszych gier, jakie w ogóle się ukazały w ostatnim czasie, czyli Metro Last Light. Zobaczcie na ustawienia grafiki chyba tutaj jest dostęp do tego. Ustawienia na wysokie ja, jeszcze taka informacja wszystkie gry są testowane oczywiście w rozdzielczości Full HD. E, natomiast dodatkowe opcje Normal, Filtrowanie razy 16. E, lecimy sobie, test jest wykonywany, moi drodzy, na otwartej przestrzeni. Ilość generowanych klatek na sekundę jest tutaj niższa niż w przypadku rozgrywki w podziemiach, w tunelach metra. Ale moim zdaniem dzięki temu macie mniej więcej porównanie, jak w najgorszym wypadku może się taka karta graficzna sprawdzać. No i tutaj sami zobaczcie, że ilość generowanych klatek na sekundę również pozwoli na w pełni płynną grę. Najniżej zanotowałem 53 klatki na sekundę. No i tutaj będzie to właśnie podczas rozgrywki. Natomiast średnia ilość FPS to, tak jak teraz, w tej chwili, czyli 70. Moim zdaniem. Wynik jest naprawdę dobry, tym bardziej, że karta graficzna, pamiętajcie, ma tylko 2 GB pamięci RAM i 128-bitową szynę. Wiele osób na początku narzekało, ale to jest moim zdaniem też dowód, że tak naprawdę specyfikacja techniczna nie powie Wam na dzień dobry wszystkiego o sprzęcie, który jest do Waszej dyspozycji. No i Battlefield 4, tutaj misja Singapur. W tej chwili no, w zasadzie nic się nie dzieje. To ilość generowanych klatek na sekundę jest bardzo wysoka, bo jak widzicie przekracza nawet ze spokojem 144. Natomiast za chwilę dojedziemy do brzegu, tam rozpocznie się walka i tam ta ilość generowanych klatek na sekundę zostanie skutecznie obniżona. Ja w tym momencie gram na ustawieniach grafiki średnich, bo na takich też przeprowadzam testy. Tych mniej wydajnych kart graficznych, tak żeby też im dać szansę się pokazać. Na przy okazji możecie widzieć, jakie różnice są tutaj pomiędzy kartami z segmentu powiedzmy mainstreamowego czy, czy średnia półka cenowa, a takimi kartami, które już można nazwać kartami dla graczy. Najniższa ilość zanotowanych klatek na sekundę w Battlefield 4, tutaj właśnie w kampanii, to. 113. Natomiast średnio to jest dobry wynik, bo to jest 133 fps. Jak teraz widzieliście, właśnie ta ilość tych generowanych klatek na sekundę spadła, i ona się w zależności, oczywiście, od tego, gdzie się toczy akcja, utrzymuje w granicach tych właśnie 133 fps. No to jest praktycznie identyczny wynik jak w przypadku wcześniej testowanej przeze mnie na moim kanale też 960 od GB, ale w wersji G1 Gaming. Karty graficzne w Crysisie 3 testuję w tym momencie pomiarowym, który teraz widzicie, i na ustawieniach wysokich, już Wam pokazuję, grafika, ustawienia wysokie. To są ustawienia predefiniowane, również jak tutaj sobie zresztą weździecie na Advanced Graphic, bez żadnych tam dodatkowych zmian. I ilość generowanych klatek na sekundę tutaj. Te wahania są znaczne. Te wahania są znaczne. Za chwilę będzie moment, kiedy ta ilość generowanych lat jest, na sekundę jest najniższa i ona wynosi 29. Tyle zostało zanotowane, a średni FPS jest na poziomie 70. Nie jest to wina, tak na dobrą sprawę, wydajności sprzętu, a po prostu bardzo słabej optymalizacji e, tej gry. Moim zdaniem, tutaj można było to zdecydowanie lepiej e, rozwiązać. A, właśnie dostałem. Ale to nic. Widzieliście mniej więcej jak płynna jest ta gra, a e, wyniki będą oczywiście dostępne na portalu. I przed nami ostatnia gra: Far Cry 4. Tutaj przy ustawieniach wysokich szczegółowości grafiki ilość generowanych klatek na sekundę, no na takiej otwartej przestrzeni, mniej więcej jak teraz, to jest ten sam moment pomiarowy, na którym wykonywałem testy, waha się od 46 do średnio 66 FPS. Moim zdaniem, więc jest to wynik całkiem przyzwoity. Co najważniejsze, nie ma wielkich spadków, co by utrudniało w jakimś znacznym stopniu rozgrywkę. No, ale też nie ma, nie wiadomo jakich tutaj wzlotów i ta ilość generowanych latek na sekundę, myślę, że zadowoli zdecydowaną większość użytkowników. A pamiętajcie, że 960 nie jest oczywiście kartą topową tylko no tutaj mamy całkiem spory, coś mnie podgryza. Zapas, jeżeli chodzi jeszcze o Portfolio chociażby kart Nvidia, bo mamy przecież 970, później stopowych 980. No i moim zdaniem 960 radzi sobie naprawdę całkiem przyzwoicie. Ja sobie jeszcze kawałek pojedziemy samochodem, to jest ostatnia gra w teście. No i zobaczcie, że tych klatek na sekundę jest całkiem sporo. Może jakaś czołówka? A nie pojechał. No i czas już podsumować te testy. Wiem, jak wygląda kwestia zarówno wyglądu wykonania tej karty graficznej, wiemy wszystko o specyfikacji oraz o tym, jak zachowuje się w takim praktycznym zastosowaniu. Ja znowu będę nawiązywał do G1 -ki. i przede wszystkim, dla kogo wersja właśnie WinForce. Jeżeli macie mniejszą obudowę, jeżeli macie mniejszy budżet lub jeżeli takie aspekty, jak chociażby wizualne, związane z wykonaniem samej karty, nie mają dla Was takiego dużego znaczenia, a stawiacie na to, o czym wcześniej wspomniałem, to jak najbardziej, właśnie wersja Windforce jest dla Was. Ta karta wejdzie do większej ilości obudów, ta karta jest praktycznie tak samo cicha. Mamy tutaj również półpasywny układ chłodzenia, dzięki temu ta karta uzyskuje bardzo dobre wyniki pod względem głośności. I co ważne, temperatury tej karty, zwłaszcza w spoczynku, mnie zaskoczyły i to bardzo mocno, ponieważ Temperatura tej karty jest niewiele wyższa tak naprawdę od temperatury otoczenia tej karty. Moim zdaniem duży plus dla producenta, nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Co do wydajności, no to tutaj tak naprawdę ta konstrukcja to jest to samo co G1. Mamy niewielką różnicę w bazowym taktowaniu, które też bez problemu można nadrobić przesuwając dosłownie dwa suwaki w dowolnym programie do CK karty graficznej. I mamy wydajność no, na identycznym poziomie i ta odnosi się nie tylko do syntetyków, ale również przede wszystkim do gier. Natomiast dla kogo G1 w takim ujęciu? No przede wszystkim dla osób, które cenią sobie wygląd wizualny, dla osób, które planują OC, ponieważ uwagi, że tutaj nie mamy chłodzonych pamięci i sam układ chłodzenia też jest mniejszy, to dopiero po OC tej karty, zaczynają ujawniać się różnice, które odnoszą się zarówno do temperatur, jak i do kultury pracy, no i do samych możliwości OC. Jeżeli chodzi o to, którą ja osobiście konstrukcję bym wybrał, to moim zdaniem, jeżeli nie zależy wam na aspekcie wizualnym, jeżeli nie zależy wam na podkręcaniu, to tutaj wersja Windforce ta tańsza też jest moim zdaniem wyborem bardziej logicznym i bardziej realnym. Jeżeli natomiast macie budżet, chcecie zadbać dodatkowo jeszcze o aspekt estetyczny, o wykonanie karty graficznej, to możecie się oczywiście skłonić ku właśnie wersji G1 Gaming, no, która jest niewątpliwie kartą lepiej wykonaną, bardziej przykuwa uwagę, a nie jest gorsza wcale pod względem wydajności, a po co lepsza od wersji Windforce. Moi drodzy, pełna wersja, recenzja tekstowa tej karty graficznej znajduje się oczywiście na łamach naszego portalu. Tam znajdziecie informacje odnośnie sprzętu pomiarowego, platformy testowej, a także cen tej karty graficznej. Zapraszam do opisu, tam są linki. Ode mnie na dzisiaj to jest na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Piszcie, komentujcie, jak film się podoba, łapki w górę. I widzimy się w następnych filmach.